wszystkie kobiety zrobią hałas! Musiałem coś sprawdzić, bo moja dziewczyna powiedziała mi, że dziś wieczorem chcę uprawiać seks. Ja mówię, kochanie, ale dziś wieczorem jestem w Poznaniu na stand-upie, więc mnie nie będzie. Na co ona powiedziała, dokładnie. Zobaczyłem, ile kobiet w Poznaniu. Jak tam pierwszy rząd? Gotowi na dopierdolenie? Wiecie, gdzie usiedliście, za co płacicie? Wiecie, co będzie się działo? Ale nie, jeżeli chodzi o seks, to ja jestem wspaniałym kochankiem. No. Ja w zeszłym roku pobiłem swój seksualny rekord. Uprawiałem seks 34 minuty z hakiem. Mogło to być nawet dłużej, bo stopy włączyłem dopiero w lutym. Myślę, że w styczniu z piątkę naruchałem. Na luzaku. Moja dziewczyna mówi mi, że w łóżku jestem niczym zwierzę. A, konkretnie mówi, że w łóżku jestem niczym niedźwiedź. Znaczy, z tego co rozumiem, ja jestem tak dobry, a ona tak podekscytowana, że jest w stanie wymówić tylko pierwszą sylabę. Nie! Oczywiście to jest żart, tak nie robi, nie macha ręką, bo zazwyczaj jest związana. Więc nie ma jak. Ale mam taki sekret, że potrafię uprawiać seks całą noc. Mój sekret polega na tym, że dochodzę pierwszy raz, drugi raz. I zanim dojdę za trzecim razem, to przerywam masturbację i dopiero jadę do mojej dziewczyny. Stand-up nie tylko bawi, też uczy. Możecie wrócić do domu, wykorzystać ten sekret na własną rękę. Polecam, ale jeżeli chodzi o te rzeczy, ja jestem obdarzony przez naturę. I to w chuj. Niedaleko pada jabłko od jabłoni i moja mama zawsze narzekała, że mój tata ma ogromnego kutasa. Zawsze narzekała, mówiąc kto się nie zaśmiał, ma małego kutasa. Myślę, że popsułem parę randek dzisiaj. A ostatnio zrozumiałem, jak ważny jest seks, bo mój kumpel Sarna powiedział, że rzuci się z mostu tylko z tego powodu, że jego żona przestała uprawiać z nim seks. Ja mówię mu, stara, co z twoim mieszkaniem, kredytem, co z twoimi dziećmi? Widzisz, masz też inne powody do skoku. Ale on mnie słucha, on twierdzi, że seks jest najważniejszy. On twierdzi, że seks to jest najlepszy prezent na każde święto. Jeśli się z nim zgadzacie, zróbcie hałas! Okej, tam jeden koleś mocno chce zaruchać. Trzeba ogarnąć coś dla niego. Ja się z nim zawsze zgadzałem, dopóki nie poszedł siedzieć, bo świętował Dzień Dziecka. Nieoczekiwany żart o pedofilii! Żart o pedofilii, jak pedofile wchodzą, zaskoczenia! Przepraszam. Tak, ale zmieńmy ten temat. Moja nowa dziewczyna, o, ona jest wielką fanką trójkątów. A, szczególnie, że dopiero poznała tę figurę na lekcji w szkole. Drugi żart o pedofilii! Dwa nieoczekiwane żarty o pedofilii. Żaden inny komik nie da wam dwóch żartów. Wiem, bo znam ich materiał. Nie, ale zastanówmy się nad tym. Bóg nienawidzi pedofilów. Tak, bo jak wypijesz trochę alkoholu, to penis ci nie staje. Więc czy to przypadek? Czy Bóg to świetnie ogarnął, że w kościele tylko ksiądz pije? Przypadek? Nie sądzę. Nie sądzę. Ale ja myślę o takich rzeczach, bo jestem z patologicznej rodziny. Na przykład mój tata na święta nigdy nie przebierał się za świętego Mikołaja. A, co strasznie wkurwiało, bo on wolał iść się najebać i czekał, aż my z mamą go przebierzemy. Ja też na święta musiałem mieć proste marzenia, tylko na takie nas było stać. I kiedyś ja chciałem dostać od świętego Mikołaja drążek do ćwiczeń, taki zakładany we framudze w drzwiach. I powiedziałem o tym moim rodzicom i potem jak przestali mnie obśmiewać, powiedzieli, słuchaj Sabek, teraz nie możemy sobie pozwolić na takie luksusy jak framuga, drzwi. A wiecie, że w ciągu pierwszych 6 sekund można wywnioskować, czy żart będzie śmieszny, czy nie? Dobra, ten jebać.
Ostatnio moja dziewczyna przełapała mnie, jak kończyłem oglądać pornosa. Oj, dobrze, że nie wróciła wcześniej, jak kończyłem go nagrywać. Tam też jakaś kurwa na publiczności. Mam tak samo. Tak, ale a propos nagrywek, jak parę razy byłem w telewizji i telewizja, oj, dużo daje. Tak. Dzięki telewizji dostałem się do ekskluzywnego klubu seksu grupowego. Tak, i moja dziewczyna, jak się o tym dowiedziała, była wkurwiona. Powiedziała, no ładnie, jeszcze tutaj muszę cię spotykać. Ale też dzięki telewizji mam ułatwiony dostęp do narkotyków. Tak, i ostatnio wziąłem pigułkę gwałtu. Nie polecam, nie działa, nikt do mnie nie przyszedł. Tylko dupę mi przewiało. Totalnie bez sensu, więc musiałem iść do burdelu. Moja dziewczyna ponownie była na mnie wkurwiona. Tak, tym razem dlatego, że jej nie wybrałem, nie będę za to płacił. Szanujmy się. Szanujmy. Tak, ale ona uwielbia spać. O mój Boże, ona uwielbia spać. Na przykład jak śpimy w nocy w mieszkaniu i ona usłyszy jakiś szmer, to krzyczy, że mam iść i to zajebać. Co jest dosyć wkurzające, bo nigdy tak nie drze japy, jak to jej rodzice u nas nocują. Ale ona uwielbia spać do tego stopnia, że przedwczoraj zasnęła podczas seksu. Oj, to było tak uwłaczające. A musiałem po nią pojechać, tłumaczyć się klientom. I niedawno byliśmy w kinie i byliśmy na sali sami. Myślę sobie, wow, świetnie, pewnie zrobi mi loda. Ale nie, od razu jak to pomyślałem, do sali wszedł jakiś koleś i zrobiła jemu. Ale ja ją wspieram we wszystkim, przynajmniej próbuję. I strasznie mnie wkurza, że ludzie w jej robocie twierdzą, że zaszła tak wysoko, bo dawała dupy. Co nie jest prawdą, jej szef jest gejem. Więc ja musiałem za nią to robić. Ale zazdroszczę wam, kobiety, że wy możecie być chamskie w trakcie seksu. Wy możecie mówić rzeczy w stylu, to już to? Już wszedłeś? Już doszedłeś? Tylko na tyle cię stać. Ja nie mogę być chamski w trakcie seksu, bo koleś by mnie sprał. Też nie lubię, jak kobiety kłamią. Moja dziewczyna powiedziała mi, że nie będzie uprawiać ze mną seksu analnego, bo ostatni raz, jak go próbowała, to bardzo ją bolała. No ale co ty gadasz? Przecież najebana spałaś. Dziewczyny, nawet nie wiecie, jak wiele z was się z tego śmieje, a same przeżyłyście ten żart. Czobek, lubisz seks analny? To nie jest propozycja. Jeśli ty pytasz Renę, to idziemy. Nie, bo moja dziewczyna twierdzi, że każdy mężczyzna, który lubi seks analny, na 100% jest gejem. Co nie jest prawdą. Nie jest prawdą, bo w ten sposób też rucha się zwierzęta. Więc 50-50, nigdy nie wiesz. Nie wiesz, nie ocenię. Ja kiedyś spotykałem się z dziewczyną, która dopiero co wyszła z pierdla i było dużo plusów. Po pierwsze, na luzaku mogę uprawiać z nią seks analny. Naprawdę, na luzaku. A po drugie, zawsze po seksie mogłem pójść zapalić, bo razem z penisem wyciągałem kilka szlugów. Kobiety nie lubią tego żartu. Bo zazdroszczą. A wy też zwracacie uwagę na szczegóły. My nie bardzo. Ja kiedyś spotykałem się z bliźniaczką i musieliśmy się rozstać, bo raz uprawiałem seks z jej siostrą. Ale skąd mogłem wiedzieć? Były identyczne, ale okazało się, że nie, że jednak się różnią. Jej siostra miała mały pieprzyk tutaj, super, i nie miała ręki. Wiedziałem, że czegoś brakuje. Wiedziałem, że coś jest nie tak.
Moja dziewczyna dużą wagę przywiązuje do wyglądu. Tak, i ostatnio zastanawiała się, czy by nie powiększyć sobie piersi. Mówię, kochanie, przecież twoje piersi są idealne. Lepiej wydaj te pieniądze na coś innego, na przykład na ryja. Nie podobało jej się to. Poznań, damy radę jeszcze z jednym hardkorem? Że koleś od seksu analnego, wchodzimy w to! Moja dziewczyna powiedziała mi, że kiedyś została zgwałcona. Po imprezie jakiś koleś ją zaatakował i ona zaczęła się szarpać i wyrywać. Ja nie mogłem w to uwierzyć. Czyli ona jednak potrafi się ruszać w trakcie seksu. Wielkie dzięki, Poznań! Sebastian Rejer! Witam. Widzę, Suwin, że od lat używasz tych samych perfum. Menel number 5. Spokojnie, mam jeszcze 40 minut takich żartów. Sebastian, lepsze żarty prosimy, lepsze żarty, bo psujesz sprzęt, psujesz, proszę. Nie ma łatwo, Suwin, i tak powiem te żarty na ciebie. Michał, Suwin jest mistrzem w tworzeniu niezręcznych sytuacji. Ostatnio widziałem go, jak po imprezie Suwin najebany wbił się do samochodu gościa, który odwoził wszystkich do domów. Suwin jest bezdomny. To było niezręczne. Kręciliśmy się w kółko. Ostatnio Suwina wyrzucono z UKSW, bo prowadził zajęcia, znowu się czymś podniecił i postanowił, że musi ukryć swoją erekcję, ale że jest Suwinem, postanowił ją ukryć w studentce. Studencie, studencie i jeszcze raz w tej samej studentce. Mam duży szacunek do następnego roastowanego, ale panuje takie przekonanie, że każdy jest normalny w porównaniu z Wojtkiem Fiodorczukiem. Że tylko Wojtek jest jakiś upośledzony, nie teges, ma pstro w głowie, ale to nieprawda. Cała jego rodzina jest taka. Wojtek nie jest normalny, to jest jedyna osoba, jaką znam, która bierze kredyt, by doładować kartę miejską. A i tak wszędzie jedzie samochodem. Fiodor w ogóle nie ogarnia, co się dzieje. On myśli, że to jest casting do redakcji Dobrego Humoru. Przed roastem mnie pytał, czy Sadurski od dziecka był taki wysoki. Fiodorowi trochę brakuje inteligencji, ale szczęścia nie można mu odmówić. Niedawno mi powiedział, że rok temu trafił szóstkę w lotka. Ja na to nie wierzę, nie wierzę, stary. A on, nie, na serio, nawet mam przy sobie kupon. Jak ktoś nie skumał tego żartu, to Wojtek Fiodorczuk mu go nie wytłumaczy. Nie wiem, ale znacie może tą historię o upośledzonych, co mieszkali ze sobą i wiedzieli, że inteligencja nie jest ich mocną stroną, dlatego postanowili, że pójdą w wygląd. Niestety byli głupi, więc kupili ładne ubrania, ale tylko dla jednego z nich. Morał z tej historii jest taki, że nigdy nie spotkacie wieczorka z tatą obu w garniakach.
no na serio, Wieczorek, bardzo podoba mi się twój imidż. Jakby to będzie powiedział Przemek, katalog 9-8, wiosna, lato, ciuchy na komunie. Nie wiem, czy wiecie, ale Marcin studiuje prawo. Ma specjalne zajęcia z prawa, na których dostaje zarys jakiejś sytuacji. Zgubiłem się. Dostaje zarys jakiejś sytuacji z kodeksu karnego. Nie musi go opisać, ale musi użyć przynajmniej 3 kolorów i nie może wyjść poza linię. Jasiek, już na przyszłość ci mówię, nie mam piątaka. Jasiek jest dresem z krwi i kości. Jak lekarze odbierali poród, kazał im wypierdalać. A następnie urodził się przez cesarskie cięcie, które wykonał mamie sam kosą od środka. Potem jak wyszedł, nieźle się wkurwił, bo cały był pokryty śluzem, który również przygasił mu blanta. Jasiek podążał drogą prawdziwego dresa. Jasiek chodził na siłownię. Jego rodzice się tym martwili, bo Jasiek do domu nie wracał z większymi bicepsami, tylko z ławeczką, gryfem, czasem jakimś hantlem. Ostatnio Jasiek do mnie zadzwonił i mówi, że zajarał blanta i cofnął się w czasie do dnia, w którym ukończył podstawówkę, jak był małym chłopcem i nie nosił dresów. Ja mówię, Jasiek, to niemożliwe. To, no jak niemożliwe? Zajarałem blanta, cofnąłem się w czasie, ukończyłem podstawówkę, byłem małym chłopcem i nie nosiłem dresów. Jasiek, to niemożliwe, bo 6. klasę zdałeś rok temu. Już widzę, że nie starczy mi czasu na zroustowanie wszystkich, dlatego pominę tego Żyda, pedała i grubasa. A może nawet jeszcze kogoś oprócz Barta. Nie, ale na serio, wielkie brawa dla Barta. Naprawdę dobry występ miał na festiwalu. Pierwszy raz widziałem, żeby ktoś przez cały występ tak wyraźnie mówił, równocześnie trzymając w buzi 2 Snickersy. Myślę, że Barta wiele kobiet chciałoby posiąść, bo on jest mężczyzną niczym z bajki. Oczywiście tą bajką jest Kubuś Puchatek. Bart to taki Krzyś 1000 cheese'ów później. Bart jest takim opierdalaczem, że po tym jak się obudzi, to czasami przez cały dzień nie chce mu się wychodzić z pokebola. Bart jest takim opierdalaczem, że jego penis stoi częściej od niego. Ostatnio jak wracałem z chłopakami z klubu, Bart się przewrócił na ulicy i pomyślałem sobie, nie no, niżej upaść już nie można. Ale po chwili Waldek się wyjebał. Waldek Nowak, taki Karol Kopiec dzisiejszego roasta. Waldek jest tak stary, że w swoim życiu 3-krotnie został wyleczony ze ślepoty. Raz technologią laserową i 2 razy przez Jezusa.
Nie trzeba dodawać, że osobiście. Waldek w poniedziałki i czwartki chodzi do galerii sztuki. Ja też się zdziwiłem. Nie dlatego, że jest człowiekiem kulturalnym, chodzi tam, by się masturbować do portretów swoich byłych. Waldka możecie kojarzyć, on jest tym gościem, co kiedyś zapinał babkę na wieżę. Konkretnie w 1114. Waldek jest jedyną osobą, która ma flashbacki z dzieciństwa, jak ogląda Flintstonów. Na każdym odcinku płacze i co chwilę krzyczy, no kurwa, ja tam byłem. Miałem powiedzieć, że Waldek był na Titaniku, ale chyba każdy wie, dokąd ten żart zmierza. Nie, ale Waldek widział, jak rozbija się Titanik. Niestety nie był na pokładzie. Wszystko obserwował na spokojnie, od wieków zamrożony w środku lodowca. Waldek od wielu lat zdradza swoją żonę. Nawet... Ej, no co, tak naprawdę. Poczekajcie, aż dojdzie do żartu. Nawet uprawia seks z innymi, jak ona jest w domu. Po prostu jak żona wchodzi do pokoju, to on każe kochankom schować się w takie coś, jak śpiwór na nich zakłada. Jak ty to, Waldek, nazywasz? A, worek mosznowy. Waldek w latach 70. uprawiał dużo seksu z prostytutkami. Mówił mi, że strasznie tego żałuje, bo pewnie połowa z nich miała AIDS. Na co ja go spytałem, dlaczego połowa? Na co on odpowiedział, no pewnie kurwa wszystkich nie zaraziłem. W domu Waldka... Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. W domu Waldka na ścianie wiszą zdjęcia jego wszystkich dzieci. Tylko dwoje z nich jest uśmiechniętych. Reszta jest taka bez wyrazu twarzy. Może dlatego, że reszta zdjęć pochodzi z klinik aborcyjnych. Buchwald, na serio jestem zdziwiony, że nie przyszedłeś w zielonej koszulce i brązowych spodniach, przecież to twój znak rozpoznawczy. Takiego ciebie znamy z telewizji. W ogóle nie rozumiem, dlaczego zająłeś się reżyserią. Dla mnie byłeś o niebo lepszy, jak grałeś u boku Skubiego. Maciek wytatuował sobie na ramieniu Warszawę i wyjechał do Łodzi. Maciek, możesz pokazać ludziom? O kurwa, ale widać! Uwierzcie na słowo. Widać, że inteligencję ma zapisaną w genach, bo jego dziadek zrobił podobnie, tylko że z gwiazdą Dawida wyjechał do Niemiec.
Ja nie powiem wam, czy Buchwald jest Żydem, ale jak jego narzeczona zerwała zaręczyny i rzuciła mu pierścionkiem w twarz, to później Buchwald próbował go jej odsprzedać. I jeszcze ściemniał, że po cenie hurtowej. Obczajcie twarz Czarka. Czarek nigdy nie zaznał miłości w swoim domu, dlatego poszedł do burdelu. Nawet tam go spotkały same przykrości, klienci nigdy go nie wybierali. No to przeszliśmy połowę. Czarek jest mało lubiany. Nikt się z nim nie chce zadawać do tego stopnia, że ostatnio same postacie w World of Warcraft skasowały mu konto. Oczywiście to nie jest prawdą. Myślę, że jakby teraz umarł, to wielu jego znajomych przyszłoby na pogrzeb. Dam sobie rękę uciąć, że w dniu pogrzebu z 5 burdelów byłoby zamkniętych. Teraz przejdę do Gwiazdy Wieczoru. Naprawdę uwielbiam dwa momenty w twoim programie. Na samym początku, jak opowiadasz żart, oraz na końcu, jak po serii szybkich pytań razem z wygraną rodziną machasz do kamery. Szymon, myślę, że ludzie naprawdę wiele tracą przez to, że każdy sezon twojego programu nie pojawia się w sklepach tylko na VHS-ie. Ostatnio leżałem po wypadku samochodowym w szpitalu. Lekarze włączyli mi twój nowy program. Myślałem, że jest to prequel do śmierci. Nie przejmujcie się, jak po roście Szymon zdziwiony będzie do was podchodził i pytał o zdrowie. Szymon, ja może cię uspokoję, oni nie mają padaczki, tak wygląda śmiech. Ten żart nawet mnie cieszy. Oczywiście to nie jest tak, że Szymon zapomniał, jak wygląda śmiech. Nie, on nawet dokładnie pamięta, w którym folderze trzyma go montażysta. Szymon, kto ogląda twój program? Ja ci powiem, kto. Ostatnio byłem u mojej babci, ja akurat przyszedłem, jak oglądała Szymon na żywo, więc pytam, babciu, co ty robisz? A babcia mówi, a oglądam taki program, takiego Szymona pokazują, chłopak wzbudza we mnie wielkie emocje. Więc pytam ją, ale po co to oglądasz? Śmiejesz się z tego? Ona się oburzyła. Czy się z tego śmieje? Ja teraz czekam, bo po reklamach pewnie będzie ten segment, gdzie powiedzą więcej o jego chorobie i dadzą numer konta. Kojarzycie, co to Sagala? Sagala to był taki wielki, niebieski kamień, który spełniał życzenia. I na serio, Szymon, życzę ci z całego serca, abyś znalazł ten kamień w swojej nerce. I na koniec, myślę jednak, Szymon, że jest nadzieja. Bo ostatnio widziałem, jak prawie przejechał go samochód. I Szymon krzyknął, Boże, jakim ja jestem kasztanem.
co jest dosyć zrozumiałe, bo ja nie mogę w całości obejrzeć jednego odcinka jego programu, a jemu wtedy całe życie przeleciało przed oczami. Dziękuję, dziękuję. Siema. Kędzior mówi, że mu się bardzo tutaj podoba. Wielkie brawa dla Antka. Moi znajomi bardzo się cieszą, że to prowadzisz, bo wiedzą, gdzie jesteś i dziecko same mogą puścić na plac zabaw. Antek z tym wąsem wygląda jak pedofil, co jest dużym plusem, bo wreszcie wygląda jak człowiek. W ogóle, kto jest dzisiaj z nami? Jest z nami schowana za dwiema tłustymi kulami Marta Podaj Wodę Wierzbicka. Spójrzcie na jej piersi. Kto nie chciałby dotknąć tych piersi? Jej wujek odsiadujący wyrok za molestowanie. Marta Wierzbicka już od 7 lat musi borykać się z wielkimi skaczącymi kulami pod jej brodą. Nie mówię o jej piersiach, mówię o jądrach gościa, co przedłuża jej kontrakt w TVN-ie. Ostatnio do sieci wyciekła sekstaśma Marty Wierzbickiej i jej chłopaka. Nazywa się Zniewieściała pulchna cipka. Posuwa Martę Wierzbicką. Marta, jest twój chłopak? Jest twój chłopak na sali? Spoko, to później po roście mu wytłumaczysz ten żart. Ale nie, na serio, Marta Wierzbicka jest bardzo nieśmiałą i uroczą dziewczyną. Wczoraj spotkała się razem ze mną i z chłopakami i cały czas próbowała zakryć swoje piersi i mówiła: dochodźcie wszędzie, tylko nie na nie. Oczywiście to żart, to był żart. Marta kazała nam dochodzić tylko na nie. Wiecie, jaka jest Marta? Nienawidzi tych starych kurew. A propos starych kurew, jest z nami Hubert Urbański. Hubert, ja uwielbiałem milionerów. Tak jak twoja żona, która nadal ich lubi, dlatego nie jest z tobą. Hubert ostatnio rozwiódł się ze swoją żoną i media podają, że to nie jako żona wniosła o rozwód, ale jak Hubert dobrze wiesz, to nieprawda. Podanie o rozwód złożyły dzieci. 4-letnia Stefania i 2-letnia Danuta napisały, że wkurza je, jak stary, zdziadziały, siwy pryk uprawia seks z ich mamą, ale zaakceptują w domu tego pryka, jeśli tylko Hubert się wyprowadzi.
Hubert zobowiązał się płacić po 2000 zł alimentów na każdą ze swoich córek. Jego żona była tym oburzona, powiedziała, jak to na każdą ze swoich córek, na Danutę też masz płacić. Kojarzycie ten stary żart? Wraca facet do domu, patrzy, a tam jego kobieta się pakuje. Zdziwiony pyta, co ty robisz? Wyprowadzam się. Dlaczego? Bo jesteś pedofilem. O, mocne słowa jak na pięciolatkę. Autentyk z pamiętnika żony Tymona. Partnerki Tymona są tak młode, że jak wysyłają go do sklepu, to Tymon nie kupuje im podpasek, tylko pampersy. Co się dzieje? W 2001 roku 33-letni Tymon wziął ślub kościelny z 15-letnią Sarą i to wywołało wielkie kontrowersje, bo każdy myślał, że Tymon jest upośledzony, a oni nie mogą brać ślubu. Nie mogą, nie mogą. Piotr Kędzierski. Przechodzę do Gwiazd Wieczoru. Piotr Kędzierski. W ogóle nie mam pojęcia, co my to robimy. Na pierwszym znaczącym roście roastowaliśmy Huberta Urbańskiego, następnie Szymona Majewskiego, teraz Piotr Kędzierski. Kto będzie następny? Ta dziewczyna, co grała na gitarze w Dzień Dobry TVN? Czy może jednak... Czy może jednak ktoś gorszy od Tymona? O kurwa. Kędzierski jest tak nieznany, że wpisałem go w Google i w Google wyskoczyło... Nie wiem, kurwa, może spytaj dziadków. Kędzior powiedział, że woli się naćpać i nażreć, niż poruchać. Co jest dosyć ironiczne, bo to samo mówi każda dziewczyna, która wylądowała u niego w domu. I na koniec, nigdy nie ufajcie kędziorowi, gdy was zaprosi do domu. W każdej herbacie jest kutas. W każdej szklance wody jest kutas. W każdej kawie jest kutas. A najbardziej unikajcie porannego kakao, bo tam są dwa. Dziękuję. Panie i panowie, Sebastian Rejen, żadnych braw. Wielkie brawa dla Kępy, zwycięzcy programu Zabij mnie śmiechem. Mimo, że Kępa nikogo nie zabił, to po słupkach oglądalności wyglądało, jakby rzeczywiście widzowie byli mordowani. Kępa wygrał w programie wyjazd na kurs komedii w Szkole Komedii w Nowym Jorku. Pierwotnie w programie wygraną był tylko wyjazd do Nowego Jorku, ale jak Polsat zobaczył, kto wygrał, to dorzucił korki. Ja przyznaję się, że na początku nie doceniałem Kępy. Jak Kępa zaczynał w stand-upie, to przez cały występ nic nie mówił, tylko żaru. Żar pierogi, żar knedle, gołąbki. Ale ostatnio doceniłem Kępę, bo byłem na jego nowym występie, gdzie cały czas mówił i nic nie żarł. To było tak złe, że w życiu nie widziałem, żeby cała publiczność sama z siebie nagle zaczęła robić ciasto na pierogi. Kępa był strasznie wkurwiony, bo połowa osób wyszła, mieli kupić farsz, a nie wrócili. Skoro już mówimy o osobach, które na każdym kroku zawodzą swoich ojców, jest z nami Cezik. Cezik, dla kogo ty się tak starasz z tymi filmikami? Ile jeszcze milionów Polaków musi obejrzeć psa pająka, żeby zrozumiał, że mamy cię w dupie? Cezik jest znany z tego, że bierze nieśmieszne wypowiedzi i skleja je w taki sposób, że stają się śmieszne. Więc Gaweł, pogadaj z Cezikiem, może to, co dzisiaj zrobiłeś, będzie całkiem spoko na YouTubie. Cezik w swojej komedii nie ugnie się przed nikim. Chyba, że ten nikt wcześniej był w Big Brotherze.
Frytka z Big Brothera kazała Cezikowi usunąć filmik i Cezik go usunął. Jak wcześniej nie szanowałem Frytki, to to była najmądrzejsza rzecz, jaka wyszła z jej ust zaraz po kutasie Kena. Cezik, czego się nie tknie, musi być super kreatywny. Ostatnio Cezik nagrywał pornosa 3 miesiące. Niby zwykły pornos, ale jak się go puści od tyłu, to z jęków Mozilla powstaje piosenka. A propos rzeczy, o których nigdy nie powinniśmy słyszeć, jest z nami muflon. O muflonie w środowisku hip-hopowym panują dwie różne opinie. Jedna grupa twierdzi, że muflon jest słabym raperem bez żadnego flow, który nie potrafi rymować, natomiast druga grupa nigdy o nim nie słyszała. Zawsze jak muflon rapuje i odpali się Shazam, to od razu przekierowuje na stronę Wikipedii o upośledzeniach. Ale nie oszukujmy się, wystarczy spojrzeć na muflona, żeby wiedzieć, że jest strasznie gangsta. Muflon to jedyny raper, który miał rany postrzałowe od kapiszonów. Muflon też miał złoty łańcuch, ale pewnego dnia trochę zgłodniał, odwinął sreberko i go zjadł. Muflon nienawidzi policji. Rozjebał w swoim życiu 4 radiowozy, wszystkie od matchboxa. Muflon kiedyś miał tatuaż, ale dostał wysypki i mama mu go zeskrobała. Muflon też jak przystało na rapera, otaczał się niezłymi laskami, ale pewnego dnia sąsiadowi pękła rura, muflonowi zalało ściany i nic nie zostało z plakatów. Każdy śmieje się z muflona, że jest marny w rapie, ale mało osób pamięta, że też jest chujowym pokerzystą. Muflon przejebał cały swój hajs, grając w pokera przez internet, tylko dlatego, że z taką twarzą nie pozwolili mu go przejebać w pokera na żywo. Teraz przejdę do małego giganta wieczoru, Czesław Mozil. Mozil, gdyby nie X-Factor, to jedyne, co byś grał na akordeonie, to zakazane piosenki w tramwajach. Czesław projektuje ubrania dla dzieci. Jest też jedyną osobą, która w nich chodzi. Jak Czesław pracował w X-Faktorze, to TVN posyłał go na korki z języka polskiego. Kto prowadził zajęcia? Joanna Krupa? Czesław, jaki jest sens w roastowaniu ciebie? Nagadam się tyle, a ty i tak nic nie rozumiesz. Czuję się, jakbym znowu roastował Martę Wierzbicką. Ciężko mi w to uwierzyć, ale Mozil pieprzy więcej dziewczyn niż składni w swoich zdaniach. Penis Mozilla widział więcej pist niż ojciec Cezika pod oczami syna. Tego roasta nie zorganizowaliśmy dla Czesława, tylko dla jego penisa, aby wreszcie mógł odpocząć. Czesław Mozil uwielbiał uprawiać seks w kościele. Ostatnio uprawiał seks w kościele i nie miał żadnych hamulców. Robił to tak mocno, że kobieta złamała biodro i 2 razy w trakcie spadł jej moher. Tak było. Kępa był wtedy w kościele i był zażenowany całą sytuacją, bo babcia nie mogła się schylać i to on musiał podawać jej beret.
I na koniec Czesław. Nie wiem, ale dojebcie mu. I na koniec Czesław, ja ciebie trochę podziwiam. Bo ostatnio oglądałem Park Jurajski i tam dinozaury odtwarzano z ich DNA znalezionego w skamielinach. Czesław Mozyl jest jedyną osobą, która jakby teraz umarła, to można by go odtworzyć z 110 buzi kobiety w Polsce lub twarzy Cezika. Dziękuję wszystkim. Siema. Ja nie wiem, dlaczego jestem tam odizolowany, a nie macie wstydu, żeby siedzieć z Norbim. W ogóle ja muszę jakby wam powiedzieć, że wcale nie mam ospy. Wcale nie mam ospy, po prostu wczoraj jeszcze czułem się świetnie. Dzisiaj jak tutaj szedłem, włączyłem sobie kilka kawałków Norbiego i chyba klątwa złego gustu mnie dopadła. Wielkie brawa dla Maćka! Wielkie brawa dla Maćka Adamczyka. Koleś był świetny w roli papieża. Mam jeszcze 20 minut takich żartów. Maciek, jakim cudem nikt ciebie nie zna? Za to twój wąs kojarzy każdy z opakowań Wegety lub skrocza Kurta Schellera. Obczajcie tę twarz. Maciek stał się mężczyzną. Ostatnio odetkał wannę w swoim domu i to, co z niej wyjął, postanowił nosić pod swoim nosem. Ten wąs jest obleśny. Klei się. Adamczyk, co ty masz w ogóle na twarzy? Wyglądasz, jakbyś 15 minut temu skończył kręcić swój pierwszy film Bukake i nie wiedział, jak się wytrzeć. Maciek, nie wiem, czy zrozumiałeś, ale ten wąs jest okropny. Maciek to jest jedyny koleś, który jak chce zaspokoić dziewczynę językiem, to nie wiesz, czy robić minetę, czy skrobankę. To Tomacz. Skoro jesteśmy już przy skrobankach, jest z nami Patryk Czebańczuk. Najmniejszy komik świata. Patryk jest na tym roście tylko dlatego, że zna się z Norbim. Razem chałturzą na weselach. Gdy Norbi stoi na scenie i gra swoje dwa utwory w pętli, to Patryk Czebańczyk robi za figurkę pana młodego stojąc na torcie. Pierwszy raz w ogóle na tym roście mamy tylu zasnych muzyków z XX wieku. Jest z nami Michał Wiśniewski, jest Norbi i oczywiście pan Japa. Szacun za przyjście, panie Japo. Na żywo wygląda pan młodziej. Jeżeli kojarzycie kasety magnetofonowe, to musicie kojarzyć Norbiego, on nimi handlował. Norbi, podobno grasz 100 razy w ciągu roku. Gdzie? Na YouTubie? Norbi!
Corby nie wydał niczego nowego już od 15 lat. Tak, trzymaj. Ale nie, Norbi musi to spierdolić. Norbi mówi, że nagra nową płytę, na której będą nowe dźwięki. Norbi, uwierz mi, że jedyne dwa nowe dźwięki, jakie chcemy od ciebie usłyszeć, to jest po pierwsze dźwięk zamykania się twojego ryja. I drugi nowy dźwięk to jak twoje EKG robi Skoro jesteśmy już przy zgonach, przejdźmy do kogoś, kto zaliczył ich już tysiące. Jest z nami Michał Wiśniewski. Czerwony karzeł dzisiejszego wieczoru. Stary, co się z tobą stało? Byłeś kiedyś tak popularny, byłeś wszędzie. Jak wracałem do domu, to ja nie wiedziałem, czy moja mama sra, czy słucha twoich kawałków. Za późno już, zwalam stąd. Będzie lepiej, jak zapomnisz mnie. Tak właśnie sra moja mama. Nie da się tego zapomnieć. Michał, ja wiem, że próbowałeś wrócić do muzyki. Ale czemu akurat z filiżanką? Nikt nie zrozumiał tego utworu. I Michał, ja muszę ci powiedzieć, ja go zrozumiałem. Bo Michał po prostu śpiewa o rzeczach, do których marzył w swoim dzieciństwie. Takich jak na przykład filiżanka. Polecam z tego albumu dwa inne utwory. Bilet autobusowy i Tata. Michał, jebać twoją muzykę. Uwielbiam twoje filmy. Byłeś świetny w Piątym Elemencie. Michał, co ty robisz ze swoimi włosami? Raz są pomarańczowe, raz są różowe, raz są czerwone. Dostosowujesz swoje włosy do opuchli swoich żon? Tak, biję je. Jakim cudem, mając tak długie włosy, częściej widzisz swojego fryzjera niż swoje dzieci? Tam jego dzieci biły brawa. Michał w ogóle nie jest bystrym gościem. Gdy w 2005 roku lekarz powiedział mu, że Michał ma HIV i niedługo będzie miał AIDS, to Michał myślał, że mandaryna urodziła i wybrała imiona dzieci bez niego. Michał, ty lubisz pić, nie? Michał przejebał w swoim życiu tyle hajsu na alkohol, że wszystkie nastolatki grające na kodach w Simsy tego nie zrobiło. W ogóle wszyscy emeryci, którzy kupowali odjebanego Klaudiusza z Big Brothera w Mango. Tyle hajsu nie stracili. Przejebał więcej hajsu niż starzy Patryka Czepańczuka na edukację syna. To akurat zły przykład, bo wszyscy przejebaliśmy więcej hajsu niż starzy Czepańczuka na edukację syna. To jest ciekawa historia, Michał. Kiedyś sam Krzysztof Ibisz zaprosił cię do baru. A od tamtego czasu każdego dnia zupełnie nieznane osoby każą ci z baru wypierdalać. I na koniec, już teraz zupełnie na poważnie, Michał Wiśniewski ma raka.
Mam nadzieję, że wyjdziesz z tego gówna. Dziękuję. Nie, Michał, mówiłem do raka. Wielkie dzięki! Siemano Poznań! Niech wszystkie singielki zrobią hałas! Spokojnie, mam nową dziewczynę, nie jerajcie się, nie poruchacie. Wyluzujcie. Moja nowa dziewczyna jest bardzo szalona. Ostatnio wpadła na pomysł, żebyśmy odpalili pornosa i odgrywali to, co aktorzy na filmie. Więc ona przez 20 minut udawała, że jest podniecona moją osobą i że jest gipka, a ja przez 20 minut udawałem, że nie doszedłem po 5 i nadal mam erekcję. Dobra zabawa dla całej rodziny. Bardzo polecam. Ja lubię się kłócić, bo lubię seks. Bo jak lubisz seks, musisz lubić się kłócić. Taka jest prawda. Bo po kłótni seks jest najlepszy. Kłócisz się, uprawiasz seks. Nic nie mówisz o seksie swojej dziewczynie. Nie musisz. Jesteście pokłóceni, nie musisz. Godzicie się i teraz z nią uprawiasz seks. Czy to nie jest wspaniałe? Nie wiem, czy wiecie, ale są takie osoby, które nie lubią seksu. Wiecie, jak nazywają się te osoby? Dzieci. Kto się nie zaśmiał, jest na policji. Ten żart jest sponsorowany przez Wydział Śledczy, więc lepiej się pilnujcie. Ja odkryłem, że jak ma się nową dziewczynę, to nagle okazuje się, że znacie mnóstwo prostytutek. Że możecie rzucić robotę, burdel otworzyć. Co tam, Natalia, u ciebie? Nie, luz, za 4-5 miesięcy pozbierasz się z tego, znajdziesz kogoś nowego, będziesz szczęśliwa. Z kim gadasz? Wyluzuj, wyluzuj, rozmawiam z Natalią. Nie znasz Natalii, ostatnio jak byliśmy na imprezie, to całą noc ją pocieszałem, bo rozstała się ze swoim chłopakiem. A, z tą dziwką! Co? Chyba masz rację. Chyba widziałem, jaki cennik z torebki wystawał. Co za kurwa? Ale nie można skrócić tego procesu. Jak już wasza dziewczyna odkryje, że druga jest dziwką, czyli zawsze, to już może z nią normalnie gadać, pisać, ale nie można skrócić tego procesu, że dzwoni telefon, wasza dziewczyna pod prysznicem, telefon na wibracjach. Kto dzwoni? A, taka dziwka. Jaka kurwa znowu dziwka? Wyluzuj, wyluzuj, patrz. Na wyświetlaczu mama. A, ta dziwka. I tu akurat się z tobą zgadzam, bo to twój telefon. Słuchajcie, Poznań, ja ostatnio przeczytałem książkę. Szaleństwa! W TV? Nie, nie, w realu. Dowiedziałem się czegoś takiego, że istnieje teoria kolektywnego umysłu. Że my tutaj wszyscy, jak jesteśmy, gdyby zebrać nasze mózgi w jedną całość, byśmy byli najmądrzejszą jednostką świata. Ja bym chciał przeprowadzić teraz pewien eksperyment. Poproszę lekkie światło na publiczność. Wszyscy zamknijcie oczy, przypomnijcie sobie swój pierwszy raz i opowiemy kolektywną historię naszego poznańskiego pierwszego razu. Ja będę do was podchodził, będę was dotykał. Spokojnie, nie tam, gdzie myślicie, chyba że pomyśleliście o kroczu, wtedy tam. Jak są jakieś dziewice na sali, miejcie otwarte oczy. Ja do was na bank podejdę. Niech reszta ma zamknięte oczy. Dajcie mi jakieś 2,5 minuty. Dziewczyna będzie mogła dołączyć do naszej zabawy. Więc wszyscy zamykamy oczy i rozpoczynamy kolektywną historię naszego poznańskiego pierwszego razu. Więc ja pochodziłem z miejscowości Koszalin.
Co, dzisiaj Gadowskiego odwoziłeś? Byłeś na dworcu razem z nim, doczepiłeś się, dwa bilety kupiliście, to taniej, nie? Jutro razem wracacie? On dzisiaj wraca. No i co, ziomuś? Ale cię wyruchał. Natomiast ja pochodziłam z... Olsztyna. Olsztyna. Lubimy Olsztyn? A, mamy wyjebane na Olsztyn. Musisz starym powiedzieć, że chujowa miejscowość. Że trzeba się przeprowadzić, pora najwyższa. Natomiast wszystko wydarzyło się w... Poznaniu. Czyli tak prawilnie. Tutaj, na tej scenie, czy gdzieś indziej? Pod sceną. Pod sceną. Czy to podczas występu Kępy, bo tam hałasy jakieś były? To by, jak mówił o bąkach, to dobry klimat zrobił dla was? Pa o bąkach gada, ale się podjarałam. Pierwszy tekst, jaki do mnie powiedział, brzmiał... Kupmy brokuły. To jest pierwsza laska wyrwana na zdrową dietę. Ja zazwyczaj wyrywam, chodź, idziemy do Maczka. Podwójny cheeseburger, ty stawiasz. Natomiast ja pamiętam, jaki pierwszy tekst do niej powiedziałem. Powiedziałem do niej... Jeden lubi śledzie. To jest dosyć intrygujące. Stary, nawet ja jestem trochę mokry po tym tekście. Ja rozumiem tę dziewczynę. A dwa co lubi? Gulasz? Czy brokuły akurat? Rolmopsy. Rolmopsy? Ty jesteś z nią? Nie, nigdy w życiu. Ten koleś wali non-stop rolmopsami. Jebie śledzie, śledziem gorzej niż ja. Tak się tworzy komedię. Tak się robi komedię. Złapaliście jego ryja, czy kamera się rozjebała? Może go nie nagrywacie, bo do VHS-ów się cofniemy. Pierwsza rzecz, na jaką zwróciłam w nim uwagę, to były jego... Oczy. Oczy? A co tam były? Znaki dolarów? Czy takie rolmopsy się przewijały? Pociągnęłaś za ucho, a tam trzy cytrynki, wygrałaś na loterii. Jakie miał te oczy? Przerażające. Oto musisz też leczyć na mnie. Pierwsza... O, sorry, siąś. Ale fryzura do zmiany, to jest pewne. Kto cię w pierwszym rzędzie posadził? Wy jesteście razem? Nie powinniście być. Pierwsza rzecz, na jaką ja zwróciłem w niej uwagę, to były jej... Cycki. Zdecydowanie cycki. Zdecydowanie cycki! Ja bym mógł się z tego wycofać, ale przemyślałeś to, jednak cycki to było to. To jest ta dziewczyna? Nie, ona... Zdecydowanie nie ja! To są dawne cycki, cycki z przeszłości. O tych cyckach nie gadamy w tym związku. To nie są przechodnie cycki na kolejny związek. A co ciebie zauroczyło w niej? O kurwa, nie odpowiadaj, to było złe. Też spojrzał sobie na piersi i tak, no tutaj tego nie przyznam. Jej piersi były jak... Melony. Takie pod ścianą postawione. Jakie były te piersi? Ale że co, w Lidlu była przecena na nie? Czemu jak melony? W warzywniaku pracujesz, ziomuś? Znasz ludzi z warzywniaka i dali pomacać. Czy to były twoje... Nieważne, nieważne. Nie chciałem tego wiedzieć, natomiast... O, tutaj kogoś pomęczymy. Ty wyglądasz na taką. Jego penis był jak...
się dzieje? No powiedz, tank! Mamy do czynienia z penisem przechodnim. Co wy razem te dziewictwo traciłyście? Danka, powiedz. Jego penis był jak? Najpierw przełknij. Najpierw Danka, przełknij, przypomnij sobie. Tutaj chyba koleżanka jednak wyręczy. Był jak? Że aż krztusiłaś się tym. To ty jesteś ziomuś? Piąteczka. Piąteczka, stary. Ej. Ziomuś, dwie naraz i nie masz takiej fryzury? Same gratki. Jego penis był jak? Ogórek? Że co, dobra zakrycha do wódki? Matka z tego sałatki robiła? Czemu był jak ogórek? Miał takie wystające bąbelki, tak? To są syfy, to trzeba przebadać, proszę panią. Natomiast wszystko trwało... Co trwało? Przyszłaś z opiekunem dzisiaj? Czy tutaj trzeba tłumaczyć? Cały stosunek trwał... 3 sekundy. Życie. To był komentarz kolesia, który kazał ci powtarzać? Życie, wyluzuj, wszystko jest okej. Okay. Ale policzyłaś na pewno wszystko w tych 3 sekundach? Jak wódę popijałaś, zagryzałaś ogórem, śledziem, jak rolmopsy wcinałaś na zapleczu. Natomiast moim zdaniem wszystko trwało tyle, ile trzeba. Ziomuś, ile to jest dla ciebie tyle, ile trzeba? Tyle, ile trzeba. Bez 2 zdań. Że nie zdążysz powiedzieć 2 zdań, tyle to trwa? Wszystko trwało... 20 minut. Z grą wstępną. Jak musiał zapewnić? Stary, otwórz oczy, ty nigdy nie ruchałeś. Wielkie dzięki wszystkim! Zalew wybierał ten utwór, podoba mi się. Despacito, ulubiony Zalewa. Kutek, jakbyś mógł mówić, jakbyś mógł nie mówić, że byłeś na moich warsztatach, dobra? Jednak wiesz, no ja czuję większy wstyd, więc jakbyś mógł z tym przestać. Boże, widzieliście Adamczyka, w co on się dzisiaj ubrał? Kurwa, Adamczyk, wyglądasz jak dealer przebrany za informatyka. Wyglądasz jak Pablo Helpdeskobar. Mam cały występ takich żartów, więc... Mówiliśmy, że to ostatni roast, nie że najlepszy. To jest... W ogóle Adamczyk całe życie udaje czarnego i raz umówił się z niewidomą i ona się nabrała na to, że on jest czarny, po czym poszli do łóżka i wtedy po penisie odkryła, że Adamczyk jest Azjatą. A propos małych chujków, jest z nami Maciek Buchwald. Jestem. No to jest przykre, ale Buchwald miał 3-krotnie atak padaczki jednego wieczoru, a i tak jego żona nie miała orgazmu.
Teraz przejdę do tego grubasa, z którego wszyscy się śmieją. Wojtek Fiedorczuk. Czemu nikt nie mówi, że jesteś gruby? Czemu on w ogóle jest na tym roście? Ja go nie zapraszałem. Co się stało? Naprawdę nie mamy już kasy, żeby Dawid Podsiadło znowu czytał twoje teksty? Nie mamy już nawet hajsu na to, żeby tu wystąpił Michał Kępa? Ta firma nie ma hajsu, jesteśmy biedni. Ale nie jesteśmy tak biedni, jak dzieci Fiedora. Bo dzieci Fiedora są naprawdę bardzo biedne. One mają tylko jedną babcię. Tak. Nie dlatego, że druga babcia nie żyje, a dlatego, że Fiedor z żoną są rodzeństwem. Żarty na faktach zawsze najśmieszniejsze. Tak, ale nie wiem, czy wiecie, jak ludzie idą spać, uciekają w ramiona Morfeusza. A jak Morfeusz idzie spać, to spierdala w ramiona gawła Feligi. Ja pierdolę, ten koleś jest tak usypiający. W ogóle Gaweł do 8 roku życia spał z mamą. Co się okazało, każdej nocy jego mama przychodziła udusić go poduszką, ale jak otwierał japę, to zasypiała. Gaweł, jak mówi, to jest tak usypiające. Na serio, że jak Zbigniew Wodecki odpalił jego stand-up, to razem z komputerem zapadł w hibernację. Spokojnie, to jest żart. Wyluzujcie, ludziska. Wodecki nie żyje, każdy to wie. Wcale nie jest w hibernacji. Gaweł marzy, by świntuszyć w łóżku. Nie może, bo gdy otwiera japę, musi cucić dziewczyny, by to nie był gwałt. Jest z nami też ten pijak, Bartuś Zalewski. Bartuś... Zalew pije tak mocny alkohol, że on na bimber mówi popita. Zalew jak był mamy, to mama wlewała mu mleko w butelkę po bolsie, bo inaczej nie pił. Zalew kiedyś dmuchnął w alkomat i alkomat wylądował na wytrzeźwiałce. Nie, ale na przykład... Zalew jak popije, to ciężko go dobudzić, na serio. Niedawno obudził się w ostatniej chwili, jak mu piec zaczął fajczyć włosy w krematorium. Prawie go nie odratowaliśmy, to już była końcówka. Ale wiecie, że Zalew z dziewczyną nigdy nie uprawiali seksu na trzeźwo? Tak, na serio. On ostatnio próbował z nią, ale Zalewowi nie podoba się, jak dziewczyna się, wiecie, rusza. To nie jest w jego stylu. W ogóle cała rodzina Zalewa to chlory. Zalew w dzieciństwie myślał, że ma na imię ze mną się nie napijesz. Też taka ciekawostka. Zalew jest chujem. Tak, Zalew jest takim chujem, że jak ogląda pornosa, to sam cały stoi. Ja nie chcę mówić, że Zalew był źle wychowany, bo Zalew tylko raz wymiotował po alkoholu. Ale całe szczęście nikt tego nie widział, bo nadal był u mamy w brzuszku. Zalew każdego dnia zalicza zgona, i tym zgonem jest Jasiek Borkowski. Obczajcie ryj Jaśka. Jego japa wygląda, jakby była dłużej kopana niż bitcoiny. W ogóle Jasiek jest takim dresiarzem, że jak ogląda mecz, to wyzywa przeciwników od kurew oraz rzuca w telewizor racami. Jasiek to dresiarz z krwi i kości. Nawet jego grupa krwi to RHWDP. Ale od początku było wiadomo, że Jasiek będzie zabawnym dresiarzem. Jak mama poszła na USG, to Jasiek pokazywał lekarzowi faka i krzyczał: co się kurwa gapisz? Jasiek to też dresik z zasadami. Jasiek był heroinistą, ale Jasiek nigdy nie obciągał za heroinę. Liczył, że po wszystkim mu ją dadzą, ale on obciągał z pasji.
A propos prawdziwych pasji, jeżeli ktoś się zastanawiał, jak przełożyć biegunkę na papier, to już nie musi, bo jest z nami Piotrek Szumowski, człowiek, który tego dokonał. W ogóle jak Antek dostał raka, to Szumowski się ucieszył, bo myślał, że wreszcie ktoś przeczytał jego książkę. To jest na faktach. Ale Szumowski nie miał guza mózgu, ale to mu nie przeszkodziło w tym, aby napisać książkę, jakby miał. Szumowski napisał książkę o podróżowaniu. On nawet nie chciał podróżować, ale tak capił, że gdzie się nie pojawi, ludzie każą mu wypierdalać. W ogóle książka Szumowskiego to takie gówno, że Toj objął nad nią patronat. Skoro jesteśmy przy komikach, którzy mieli gówno w głowie, jest z nami Antek. Komik, z którym nawet bez guza uprawiało się seks tylko z litości. Jak Antek grał swój materiał o guzie, ludzie modlili się, aby przeżył. Jak Antek gra swój nowy materiał, ludzie żałują, że się wcześniej modlili. W ogóle Antek nie dostał refundacji z NFZ-u, bo mu powiedzieli, że chemia to będzie dla niego zabieg estetyczny. Antek jest tak rudy, że chemioterapię polecali mu lekarze i fryzjerzy. Ale Antek, on w sierpniu opowiada, jak to pozbył się guza, jak to pozbył się guza. A prawda jest taka, że jak Antka guz się rozrósł i doszedł do cebulek, to dopiero skapnął się, że koleś jest rudy i sam zaczął wypierdalać. Jeżeli już mówimy o rzeczach, które mają wypierdalać, Michał Kutek. Boże, ja widziałem Kutka w akcji. Kutek tak źle radzi sobie z kobietami, że podczas flirtu z nim nawet bezdomne potrafią zawinąć się na chatę. On tak źle radzi sobie z kobietami, że raz poszedł do burdelu, nikt nie zaruchał, wszyscy zostali tylko przyjaciółmi. Ale w ogóle Kutek tak często wali konia, że on na penisie ma odciśnięte swoje linie papilarne. On penisem potrafi odblokować telefon. Kutek w ogóle ostatnio założył dynamo na penisa. Taki człowiek. I miło mi poinformować, że dzisiejszy roast jest w całości oświetlany z jego wczoraj. Ale w ogóle Kutek tak często wali konia, że otwiera balkon nie tylko po to, by przewietrzyć, ale by wylać spermę z mieszkania. To jest jak ta scena w Titaniku, jak Leo tam jest uwięziony. Tylko Kutek ma tak samo, ale ze spermą. I na koniec Kutek tak często wali konia, że jego tata przed wejściem do pokoju już nawet nie puka, tylko od razu wchodzi z otwartą buzią. Ja byłem na wielu roastach, byłem na roaście Majewskiego, byłem na roaście Mozilla, Kędziora i zawsze mówili, że ostatni ma najciężej. A po dzisiejszym widzę, że po prostu wszyscy oni byli chujowi. Wielkie dzięki, to było na pierwszym.
Taki zazdrośnicy na sali, zazdrośnicy, zróbcie hałas! Super, bardziej tam z tyłu są, ekstra, bo ja mam taką teorię, że im głośniej krzyczą, tym brzydsza japa. I to może się zgadzać, to może... Może dlatego krzyczą. Ja szukam jakichś sposobów na zazdrość i ostatnio w Biblii przeczytałem, że zazdrość można pokonać miłością. Piękne słowa. Nie polecam. Próbowałem, tak. I koleś, któremu zazdrościłem, do dzisiaj mnie od gejów wyzywa. Co go nie widzę na ulicy, on do mnie z ryjem. Rejent, jesteś gejem! Ja do niego, sam jesteś gejem, wszystko zgodnie z Biblią! On do mnie, tak, to powiedz mi, gdzie w Biblii napisane jest, że dwóch mężczyzn może się całować. A ja, no, niech ksiądz doczyta sobie. Ja mogę dawać rady, bo ja nie jestem zazdrosną osobą, tak w ogóle. Chyba, że się najebie. Oj, tak mnie wtedy dojeżdża zazdrość. To takie małe rzeczy, ja się budzę, ja krzyczę. Kochanie! Masz portfel? Masz? O kurwa, jak ja ci zazdroszczę. Bo ja mam dziewczynę, ładną dziewczynę i ludzie mnie pytają, rent, a nie jesteś zazdrosny o swoją dziewczynę? I nie jestem, bo jej ufam. Oraz ostatnio przestała się malować, więc los, totalny los. Powodzenia, Kasia, z tym surowym ryjem kogoś wyrwać, dasz radę. Na maksa ci ufam. Ale moja dziewczyna mi nie ufa. Nie wierzy mi, że nie jestem zazdrosny o nią. I wychodzimy na miasto, ona próbuje udowodnić mi, że jestem. Tam podbiega do jakichś losowych typów, przymila się, odwraca się do mnie z ryjem. A teraz jesteś zazdrosny? Przeliżę czasem. A teraz jesteś zazdrosny? Kochanie, chodźmy stąd, to żule, robisz przypał. Ale ona robi też gorsze rzeczy. Na przykład lajkuje Lotkę i Paczesia. A teraz jesteś zazdrosny? A teraz jesteś zazdrosny? A ta kurwa nie moim telefonem! Co ty robisz, kobieta? Ale muszę jej w końcu ściemnić, że jestem zazdrosny, bo ja boję się, jak to się skończy. Że kiedyś wrócę na chatę, na przykład dzisiaj po występie, ona będzie na mnie czekać. A teraz jesteś zazdrosny? A teraz jesteś zazdrosny? I co jak nie będę? To jest ważna sytuacja. Ja nie mam takich umiejętności aktorskich. Co ja zrobię? O, kochanie! Nieładnie! O, przeginka! Najpierw ich lajkujesz, a teraz to? A ja całe szczęście szybko odkryłem, że moja dziewczyna jest z tych zazdrosnych, bo byłem z nią na spacerze i obejrzałem się za inną i ona to wykryła i zaczęła robić takie, tak? Ona? Tak? Podoba ci się? Tak? Chciałabyś ją przelecieć? Tak? 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 Ja miałem takie, o kurwa, jak ona zna mój gust. Na maksa wie co dobre, muszę ją częściej brać na spacery. Bo wy kobiecie macie jakiś taki dar, że potraficie w 2 sekundy wykryć wadę u innych dziewczyn, wystarczy, że tam się podobają. Ja potrafię się patrzeć na przykład 3 minuty jakąś typiarę, Kasia mnie czai i po sekundzie ma takie, co ta z pryszczem ci się podoba? No takie, tak? Gdzie ona niby ma pryszcza, Kasia? No na japie! A ja, no racja, tam nie patrzyłem! Ona po sekundzie potrafi wykryć każdą wadę. Wystarczy, że dziewczyna mi się podoba. Ona tak, ta ci się podoba, ta ma zmarszczki. Ta ci się podoba, ta ma pryszcza. Ta ci się podoba, ta ma kutasa. Czemu ta ci się podoba? Coś z tobą jest nie tak. Ja zauważyłem, że jak jest się na spacerze ze swoją dziewczyną i patrzysz na inne, to trzeba jednak, ona zawsze odkryje, trzeba wrzucać po 2 spojrzeniach 3 zmyłki. Obczajcie to. To jest taki spojrzeniowy poker, że jak jesteście szatynką i patrzysz na blondynkę, blondynkę, to ona ma już parę. Spojrzysz jeszcze na blondynkę, blondynkę, to ma karetę. Czyli co? Wolisz blondynki? No to może wolisz wypierdalać z domu! Więc dlatego po 2 trzeba wrzucać zmyłki. Że jest na przykład blondynka, blondynka, azjatka, żulica i typiara bez ręki.
ona nie wie, co cię kręci wtedy, musi dopytywać. Kochanie, wolisz te blondynki? Mogę się przefarbować dla ciebie. I ty blefujesz. Co? Blondynki? Nie. Przefarbować? Nie. Blondynki mnie nie kręcą, nie. Ale jakbyś mogła sobie rękę ujebać. Ja jestem zazdrośnicą, to prawda, ale powiem wam, że jest mnóstwo plusów bycia zazdrosną osobą. Na przykład nie gubię telefonu, nie mam tak, że się budzę, a gdzie jest mój telefon, nie. Zawsze wiem, przy łóżku, na stoliku, po jej stronie, bo grzebała w nim przed snem. Też jak jestem najebany na mieście, nigdy nie płacę za taksówki, Ubery, taksówki, nigdy za to nie płacę. Mam taką technikę, że nie odbieram od niej telefonów, jak do mnie dzwoni. A, ona myśli, że jestem na mieście z jakąś szmatą, lokalizuje mój telefon, przyjeżdża po mnie autem i za darmo sobie wracam na chatę. Ale wiecie, najłatwiej jest kurwić właśnie na tą zazdrośnicę. Super łatwo jest. Ostatnio Kasia miała sen, że leży w łóżku, w którym śpimy i obok w łóżku leżę ja i ją zdradzam. Obudziła się? Już była na mnie wkurwiona. Ja myślałem, że ona sobie żartuje, więc mówię do niej, kochanie, to nie był sen, w nocy musiałaś się przebudzić. Spałem na kanapie cały tydzień. I też zauważyłem, że zazdrośnice mają jakieś takie, nie wiem, tak myślicie, że cały czas jesteśmy w kontakcie z kochankami? Ja nie mogę się zreaksować w domu. Co nie dotknę telefonu, ja słyszę seksowne, z kim piszesz? No takie, kurwa, z nikim nie piszę, czytam sobie na sedesie, co ty tu, kurwa, robisz? Wyjdź, wynocha. To jest w ogóle tego rodzaju, z kim piszesz, że nawet jak z nikim nie piszesz, to tak z automatu czujesz się winny. Ja raz szedłem z rozładowanym telefonem, usłyszałem, z kim piszesz, powiedziałem, przepraszam, to się więcej nie powtórzy. Coś nie wiem, co kobiety sobie myślicie w tym momencie, że co powiecie, z kim piszę, ja wpadnę? Że, ja, przecież nie widzicie, co jest na ekranie, że co, ja się przyznam do winy, usłyszę, z kim piszesz i zrobię, o nie, madam, fenomenalnie zastawiona zasadzka. No przyznaję się do winy. Kiedyś to pytanie miało sens w czasach naszych ojców, bo tam były podpytania. Tam nie było tylko z kim piszesz, tam było z kim piszesz, do kogo adresujesz te koperty. 6 znaczków na jednej, bliżej kurwy nie było? Wielkie dzięki, Krawku. Siemano, Warszawa! Siemano! Nie, spokojnie są. Są jacyś fani kosmosu, zróbcie hałas! Wow, super, ile prawiczków mamy w Warszawie. Idealnie. Ja za dzieciaka jarałem się kosmosem, bo byłem prawiczkiem wtedy. Tak, i ja chciałem zostać astronautą. Naprawdę, bo patrzyłem sobie na Ziemię, na polskie góry, polskie lasy, na moich polskich rodziców. Myślałem sobie, Boże, jak ja chcę stąd wypierdalać! Nie zostałem astronautą, ale po 18 roku życia rodzice kazali mi wypierdalać. Więc taki półastronauta trochę ze mnie, tak, połowa sukcesu. A teraz jesteśmy w trasie, koniec świata, nie? I tam dużo googlowałem o końcu świata i teraz na telefon dostaję powiadomienia, że koniec się zbliża. I on takie, będzie za 2 dni, max za 4, max nie dożyjesz. I tak, kurwa, ja ten z końcem świata, ja się dobrze czuję, bo koniec świata trochę brzmi jak mój stary, gdy mówi sąsiadom, kiedy odda im hajs. Będzie za 2 dni, max za 4, max nie dożyjesz. Sąsiad ma Max na imię. Max wkurwiony na całą rodzinę. A to jest dziwne, bo podobno ktoś oblicza daty końców świata. Ktoś ostro nie potrafi w liczby. Jeśli to dziewczyna liczy, ja chcę z nią być. Ona nie ogarnia, ja mogę z nią być nawet na jedną noc dla plotek. Wiecie, że koleżanki będą ją pytały, i co, jak rejent wczoraj? Ona, rejent? Super, IQ 200, penis metr! Czajcie, że dziewczyna tak źle liczy, że mi penisa skróciła, beka! Ale jest coś takiego, że ty, temat zagrożeń z kosmosu to taki ciężki temat. To ludzie mają wyjebane na to, że o, to daleko jest, to nie obchodzi nas. Zagrożenia z kosmosu są trochę jak chłopczyk z Downem w kolejce do adopcji. No daleko. No nie obchodzi nas.
Podoba mi się, jak połowa z was nie wiedziała, czy się z tego śmiać. A druga połowa miała, brawo, Rejent, masz rację, mamy wyjebane. Mamy totalnie wyjebane. Ale czytałem o zagrożeniach z kosmosu i na przykład wiecie, że zagrożeniem z kosmosu są kamienie? Asteroidy spadają na Ziemię raz na 100 lat i ostatnia spadła 111 lat temu na Sybir. Co za jazda, gdzie spadnie kolejna? Ja nie wiem, ale trzymam kciuki, żeby ponownie pierdolnęła ruskich. To jest żart dla wszystkich Ukraińców na sali? Jeśli nie ma Ukraińców na sali, zapamiętajcie ten żart, później opowiecie, jak będziecie do domu Uberem wracali. Ale to jest dziwne, bo śledzimy wszystkie asteroidy. Mamy coś takiego jak skala Torino, 11-stopniowa skala zagrożenia. Może pan, ona jest od 0 do... do 13. Czy jest pan pewny? Chce pan jeszcze... To jest błędna odpowiedź. Chce pan jeszcze jedną szansę? Nie? To wystarczy? 13 jebnąłem, na... nie weszło? Proszę mi uwierzyć, to jest do 10. Bo to jest, skala jest od 0 plus 11. A proszę mi wierzyć, ja mam IQ 200 penis metr. To tam później pan może zobaczyć. 13. Boże, co za jazda. I na tej skali, jak asteroida ma 0, to jest niegroźna. A jak ma max, taki 10 na 10 lub 13 dla niektórych, o, to jak pierdolnie, to już serialu na Netflixie nie dokończysz. To... Zgadnie pan, ile jest asteroid, które zagrażają Ziemi? Pan jest dobry w liczby. Miliony? Nie chciał pan lecieć w bezpieczne 13? Myślałem, że tego się trzymasz. Miliony. Nie, nie ma żadnej. Nie ma żadnej. Ale to i tak lepsza odpowiedź, niż spytałem typa ostatnio i koleś mi mówi, w chuj. Ale nie ma żadnej asteroidy, która nam grozi. To jest dobra informacja. Ale po co nam 11-stopniowa skala? Ta skala powinna mieć 2 stopnie. Czy pierdolnie, czy nie pierdolnie. To jest moja skala. Ja jej używam od dziecka. Zawsze jak ojciec do domu wracał z wywiadówki. Było czy pierdolnie, czy nie pierdolnie? Nie, no dobra, trochę ściemniam. U mnie była bardziej jednostopniowa, było zawsze wiadomo, że pierdolnie. Ale też mi ludzie mówią na przykład, Rejent, a nie boisz się końca świata, że na przykład przylecą kosmici i nas zgładzą, bo jesteśmy głupsi od nich? Ja się nie boję, bo ja mam psa i on jest turbo głupi. Jak tutaj się miodem wysmaruje, to mnie po stopach liże. Ja nigdy nie chciałem go zabić. Chciałem go? Ja nigdy nie chciałem zabić. Działa mikrofon? Ja nigdy nie chciałem go zabić. Kurwa, działa ten mikrofon? To jest najdziwniejsza rzecz. Ja nigdy nie chciałem zabić mojego psa. Ja po prostu się miodem po czole smaruje i luz. Jak nie działa mikrofon, to ten żart trochę dłużej wchodzi. Też mi ludzie mówią, a Rejent, a jak kosmici przylecą, to pierwsze, co powinni zrobić, to zabiją liderów wszystkich krajów. Ja boję się, że rodzinie Andrzeja Dudy zrobi się przykro. Bo go nie zabiją. Nie mogę powiedzieć prawnie, kogo zabiją, ale powiem tak. Kot Jarka odetnie z ulgą. I naprawdę gadam z wieloma osobami teraz i niektórzy mi mówią, że kosmici już do nas przylatują. Moi starzy nosto mi mówią, o, kosmici już do nas przylatują. I nawet jest nazwa na takich ludzi jak moi rodzice. Ta nazwa to najebani. Bo moim zdaniem, jeżeli kosmici do nas przylatują, to kosmici są najebani. No bo kto normalny leci na jakiejś zadupie, zabija 50 krów, porywa kilku wieśniaków i wsadza im coś w dupę. To nie brzmi jak inwazja obcych. To brzmi jak zajebisty kawalerski. Ja chcę na takim być. Pan może na takim być. Pan będzie robił zawieśniaka. Będzie wsadzać sobie rzeczy w dupę. Kosmici będą się pytali, jak pan się bawi w skali od 0 do 10? Pan na maksa na 13! Też inna rzecz. Nie wiem, czy ogarnęliście to, ale tak w latach 70., 80.,
było mnóstwo zdjęć statków kosmicznych. Były rozmazane, ale było mnóstwo zdjęć statków kosmicznych. A teraz każdy z nas ma telefon, ma aparat w telefonie, jakoś nie robimy nowych zdjęć statkom kosmicznym. Za to robimy mnóstwo zdjęć kutasom. Ja się boję, że wszystkie te rozmazane zdjęcia z lat 70., 80. to nigdy nie były statki kosmiczne. To zawsze były jakieś kutasy. Po prostu teraz jakość zdjęć jest zbyt dobra, nie? Teraz nie tylko sceptycy, tylko każdy by mówił: oszukany statek, widać żyłkę. Nie, ale to jest dziwne, bo ja się boję jednego, że kosmici do nas przylecą i będą rozczarowujący, nie? Że pojawią się w tych statkach, my się tak przyjrzymy, a tam zderzaki na trytytkę pospinane. My się ich zapytamy, jak to się szybko rozpędza? Nie, nie za szybko, bo to na gaz. I podlecą ze statku matka swoimi małymi stateczkami do naszych drzwi. Wyjdą, zapukają, my im otworzymy. Przegadamy z nimi całą noc, będą chcieli nas zabrać na swoją planetę. Będziemy tak, gdzie jest haczyk, gdzie jest haczyk? I wtedy powiedzą, ale mamy jedno bardzo ważne pytanie. Co w twoim życiu znaczy Bóg? To jest taki, ja pierdolę, jebani świadkowie Jehowy. Czemu drzwi otwierałem? Znowu się nabrałem! Mama mówiła, żeby z obcymi nie rozmawiać. Najgorzej. Ale ja też się boję, że inna rzecz, która nam grozi, to na przykład słońce. Dajcie wiarę, że słońce może nas dojebać? To jest dziwna jazda, że kto by pomyślał, że ta słodka kula ognia, która daje nam raka skóry, jest groźna. Tam na słońcu może być burza słoneczna i my na ziemi stracimy prąd do końca życia, co jest pojebane. To tak jakby, nie wiem, jakby w Polsce w górach zawiał Halny i nagle nad morzem korki wyjebało. I wszystko, co jest zajebiste, jest na prąd. Fakt. Fakt numer drugi, to chyba z ziemniaka lub chyba z cytryny można zrobić baterię. Czyli bateria, taki przenośny prąd. Ja obstawiam jakieś takie 10-11 dni bez prądu, jacyś ludzie będą za ziemniaki obciągać. Ja jestem przygotowany. Ja w piwnicy mam 12 worków obciągania. Przejdźcie za ziemniaki obciągnąć? Po czym okazuje się, że to chodziło o cytryny? To będą najsmutniejsze frytki w życiu. Ja też prowadzę statystyki tego żartu. Kto się nie śmieje, wyobraża sobie, że będzie za ziemniaka obciągał. Inna rzecz, która może nas zniszczyć z kosmosu, to jest dziwne, promieniowanie gamma. Możemy dostać takim promieniem gamma, będziemy mieli miony na sobie i umrzemy od tego. Ale mionów można pozbyć się na dwa sposoby. Można się albo rozebrać, albo umyć. Przecież to są podstawowe czynności w każdym burdelu. Każdy, kto pójdzie zdradzać żonę, przeżyje. Czyli zdradzić żonę, wrócić na chatę, a tam żona? Czyli kurwa też zdradzała. Masz takie, gdzie byłaś? A ona na basenie. I ty masz takie, no ja też. Ale ja wiem, kto nie przeżyje tego promieniowania gamma, tych mionów. Żydzi. Żydzi nie przeżyją tego. I to nie dlatego, że te promienie są jakieś antysemickie, albo że napletki jakoś dobrze chronią. Po prostu jak powiesz Żydom, że jedyny ratunek to mają się rozebrać i wejść pod prysznic, no nie, oni już raz się na to w historii naprali. Wielkie dzięki, Warszawa!